To co, siadamy do tego auta? Dobra, no to... Jestem w Adventure Van, bo zawsze marzyłem o kamperze. Zajmuję się sportami ekstremalnymi, więc stwierdziłem, że właśnie tutaj mogę zbudować kampera uszytego na moją miarę, na moje potrzeby. Tutaj widzicie, stoi Mercedes Sprinter i to na bazie tego samochodu będziemy budować mojego kampera. Dlaczego Adventure Van? Na pewno bardzo podoba mi się klimat, jakby, który jest tworzony wokół tej firmy, no bo w zasadzie jest adventure, jakby coś, z czym jestem gdzieś tam od najmłodszych lat związany. Myślę, że przez to, że te samochody docierają w trudny teren, są samochodami z napędem na cztery koła, też jakość wykonania musi być inna, bo to niestety to podłoże, po którym czasem się te samochody przemieszczają, no, jest wymagające, więc to wpływa jakby na pracę tego samochodu. Na pewno doświadczenie, rozwiązania, które gdzieś no, na bazie funkcjonowania jakby w takim no, terenie poza szosą, na pewno gdzieś tam wpływa na to, że te rozwiązania gdzieś się tam wynajdują, dopracowywuje się pewne rzeczy, więc tutaj dużo takich rzeczy dostrzegłem i na pewno to gdzieś tam wpłynęło na tą decyzję i to, że no, jesteśmy z gór tutaj, więc myślę, że to adventure gdzieś jest zasadne. Nie mieszkamy nad morzem, więc generalnie jeżeli tutaj żyjesz, to po prostu potrzebujesz takiego samochodu. Bardziej chcę mieć fotel w opcji niż tak. Lodówkę w opcji. W sensie, żeby ta lodówka była, ale jak chcę fotel, to wtedy z niej rezygnuję, bo wiem, że nie jadę mieszkać w tym aucie, tak. Tylko jadę po prostu nim i używam go jako środku transportu tylko. Tak. Nie? A tu się coś wycisza, jeszcze nie robi się nic pod tymi oryginalnymi rzeczami. Masz wszystko pozrobione, wyciszone dodatkowo. Tak. Wszystkie boczki są, wszystkie były wyciągnięte, wszędzie są dodane maty wygłuszające, wyjątkowo 1,5 cm, a nie tam mniejsze. Podłoga jest cała na tyle, na podłogi więcej się nie da niż tu, bo by po prostu nic nie pasowało do siebie. Materiały, które my stosujemy, są już sprawdzone, wiesz, jakby to są już z 5-6 lat, no w tym roku już będzie 6 lat, kiedy już coś, wiesz, od czegoś wyszliśmy i do czegoś doszliśmy, wiedząc, że to się nie zepsuje, to wytrzyma, to będzie ok i tak dalej. Na pewno jeśli chodzi o funkcję mojego kampera, to musi być niezawodny, musi świetnie radzić sobie w terenie, bo mam nadzieję, że będę docierał no, po prostu w ciekawe miejsca, gdzie nie zawsze są dobrze przygotowane drogi. Będę chciał troszeczkę eksplorować, będę chciał zabierać też no, mnóstwo sprzętu ze sobą, czy to będzie rower, motor, sprzęt wspinaczkowy, narty, więc naprawdę musi tutaj być dużo rozwiązań, które no, pozwolą mi w komforcie funkcjonować i które, dzięki którym no, będę mógł przeżyć wiele wspaniałych przygód. Moje wyobrażenie na kamperowanie i podróże kamperem na pewno no, związane są z tym, że no, jest to
kamper troszeczkę terenowy. Dzięki temu mam takie poczucie wolności, mogę eksplorować, mogę docierać w niedostępne miejsca. Myślę, nie wiem, spać w ciekawych miejscach. No, podejrzewam, że w mniejszości będą to przygotowane kempingi. Raczej to będzie dziki teren i no, mam nadzieję, że właśnie tak to będzie wyglądało. Na dzień dzisiejszy fura jest gotowa. Za chwilę wyjeżdżamy oddać się Andrzejowi, zrobić foteczki. A teraz zapraszam na szybkiego tura po samochodzie, który przeszedł cały rząd modyfikacji. Zainstalowaliśmy w nim aluminiowy, w pełni aluminiowy namiot dachowy z wielkim solarem 480 W na dachu. Bagażnik aluminiowy, taki mini, do montowania jakichś rzeczy, które akurat gdzieś by się nie zmieściły. Można tam torby tula na przykład zamontować. Mamy zawieszenie z przodu i z tyłu Foxa regulowane na podwójnych zbiorniczkach. Opony BF Goodrich, all-terrain KO2, wyciągarka Warna Evo 12. No generalnie jest super, jest bardzo dokokszony samochód. Mamy uchwyt na rowery. Wjeżdżają tutaj dwa rowery na klapę, jadą bezpiecznie, w terenie się nie wyrwą, nie urwą, nie odlecą. Mamy skrzynię, w której możemy w zimie przewozić narty, w lecie inny sprzęt, na przykład do wspinaczki. Skrzynia jest wyposażona w system, który przy wkładaniu nart jakby wyjeżdża taki pokrowiec. Na razie jest wersja letnia, więc tego pokrowca nie montowaliśmy. Jest hak, są poszerzenia do spania. No i teraz wjeżdżamy do środka, bo w środku największa magia się dzieje. Skóry. Piękna, piękna skórzana tapicerka. Na precyzyjne życzenie Andrzeja i Romy. W stylu vintage'owym, niesamowicie dobrej jakości skóra. Kieszonki, stoliczek, pełno szafeczek, półeczek, różnych rzeczy. Jest prysznic, mamy dwa łóżka oczywiście, góra-dół. System nagłośnienia JBL-a, cały panel operacyjny do świateł offroadowych, które są w koło samochodu. Auto wyposażone w najnowsze technologie elektroniczne, kompleksowy system zasilania firmy Victron z wyświetlaczem Seamarine, bateriami LiFePO po 4 firmy Victron tak samo. Najlepsza możliwa bateria na rynku, jaka istnieje. Webasto do ogrzewania kabiny, Webasto do ogrzewania wody, Webasto do podgrzewania wody, czyli mamy trzy urządzenia firmy Webasto. Piękną lodóweczkę, też Webasto z zamrażarką. I ogólnie samochód jest zbudowany tak, że można go przebudować w każdej chwili na 5 osób. Czyli wyciągamy ten element, zmieniamy blat, wkładamy ten element do bagażnika z razem z całą lodówką, ze wszystkim. Można wczepić piąty fotel, jeżeli będzie taka potrzeba. Jest to customowe życzenie Andrzeja i tak zostało zrealizowane. A więc jeżeli chodzi o skórzaną tapicerkę, to mamy wszystkie elementy obite, plastikowe i tak dalej. Generalnie nie był to jakiś super trudny projekt, gdyż jest to już jakiś przetarty szlak i robiliśmy te wszystkie rzeczy, natomiast tutaj wszystko jest podniesione jeszcze level wyżej niż zawsze. Zawieszenie jest jeszcze level wyższe, wyciągarka jeszcze level wyższa, cała elektronika jeszcze level wyższa. Mamy w ogóle 120 litrów wody czystej, więc to też jest dobry wynik w takim samochodzie. Skóry były bardzo ciężkie. Czyli zrobienie tych wszystkich tutaj pięknie, zrobienie tych wszystkich tych schowków, tych kieszeni, tych paseczków, to był naprawdę duży challenge. No ogarnięcie namiotu dachowego wewnątrz też jakby to nie było najłatwiejsze zadanie, bo namioty przychodzą po prostu gołe, blaszane, więc trzeba to było jakoś powykańczać. To by były najgorsze rzeczy, a reszta to tak naprawdę już są przetarte szlaki. A więc mamy wyświetlacz Seamarina, który wskazuje nam stan naładowania baterii tylniej i przedniej, hektopaskale, temperaturę, godzinę, ilość dni do rozładowania na przykład baterii hotelowej. Pokazuje nam, ile ładują nam solary, ile pobierają nam urządzenia, ile pobiera Webasto. Jakby jest pełny monitoring zakresu działania samochodu. Tutaj mamy przednią baterię. Mamy oczywiście mierniki wszystkich poziomów wody w całym samochodzie. Mamy zbiornik czystej wody i mamy dwa zbiorniki brudnej wody. Mamy też
temperaturę i mamy inklinometr. Czyli generalnie zawsze jak będziemy chcieli sobie zaparkować gdzieś na kempingu, żebyśmy widzieli, czy stoimy równo, to mamy takie właśnie urządzenie, hektopaskale 230, 12 USB, logicznych miejscach guziczki do świateł i tak dalej. Udało się, Krzysiek przywiózł samochód. Zrobił się trochę elegancki. To samochód 4x4, ale wygląda na to, że szkoda go będzie używać w terenie. Wygląda to naprawdę widowiskowo. Zobaczymy, jak się tym po prostu jeździ. Na pewno założenie było takie, żeby ten samochód był uniwersalny bardzo, żebym mógł wozić rowery, narty, żebym mógł wrzucić elektryczny skuter czy enduro. I tutaj to podnoszone łóżko było kluczowe. Kluczem było też to, żeby można było zmieniać funkcję i w momentach, kiedy chcę wyjeżdżać na narty z ekipą, bym mógł dołożyć piąty fotel bądź go zdemontować i przedłużyć szafkę kuchenną z lodówką. I no to jest dla mnie jakaś taka rzecz, która wydaje mi się, że będzie bardzo praktyczna. To co, siadamy do tego auta? Dobra, no to... frames.com